Zdecydowaliśmy się na to, żeby te pieniądze znaleźć chociażby z niewykorzystane środki z odnowy wsi, z innych działań. Nie chcieliśmy ogłaszać naboru na drogi nowego, bo tych pieniędzy z jednej strony za mało, z drugiej strony wiemy, że w tym takim specyficznym roku 2018 wszyscy samorządowcy pewnie by się zdecydowali te wnioski składać, a rozpatrzonych pozytywnie byłoby tylko kilka. Natomiast tu wnioski złożone, czekały umowy na podpisanie. Dzisiaj podpiszemy umowy, no i oczywiście czas, start na wykonanie, na zrobienie, żebyśmy jeszcze w tym roku szklankę wody mogli u was wypić tej właśnie dobrej jakości. Życzę powodzenia w realizacji, też tak jak zawsze mówimy o tym, że nie sztuką jest podpisać umowę, sztuką jest zrealizować, nie zwracać środków i później cieszyć się, że wszystko się udało od początku do końca, czego państwu życzę w imieniu własnym, w imieniu całego Zarządu Województwa Podlaskiego. Życzę sprawnej realizacji inwestycji u wszystkich państwa, żeby nie było żadnych opóźnień, żadnych problemów, bo to jest najważniejsze. Ale też chciałam powiedzieć, że duży ukłon w stronę dwóch wojowniczek z tego departamentu, które różne tutaj przyjmowały sposoby, metody, żeby to wszystko szczęśliwie się skończyło i tak właśnie się stało. Także serdecznie dziękuję pani Eli Filipowicz, pani Uli Wojszy. No i muszę powiedzieć państwu, że nie wszędzie tak jest dobrze, że wszystkie projekty mają swoich opiekunów. Naprawdę muszę powiedzieć, że jesteście państwo wyróżnieni wyjątkowo w tej kwestii. Brawo, ja też będę. A ty boczkiem. Nie, jest. Tak jest. Już. Dziękujemy.